Dziękujemy, to witamy w następnym programie z Marią, która jest niesamowitą w ogóle osobą. Tak krótko. Ja wiem, że jest ciężko po prostu różne rzeczy zaczynać, ale Maria ma niesamowity głos. To przychodzimy, spotykamy się, mówimy o grupie tej. Nie będziemy mówić o przeszłości, tylko o tej grupie. No to ci się szkodzi. To jest... A tutaj robimy taką grupę dla rodziców, mówię. Dla naszych pięknych, młodych seniorów w ogóle, taką grupę. Jaki do dzień robimy, Maria? We wtorek dzisiaj jest, na we wtorki, ale kiedyś robiliśmy w czwartki, nie? Przedtem tak. Wcześniej robiliśmy w czwartki. I robimy po prostu taką grupę dla pięknych seniorów. Czasami nas przychodzi 10, czasami 15, czasami kilka osób, różnie, zależy od tygodnia. Tak. Ale ta grupa już trwa, od kiedy my się tak spotykamy? No, wcześniej. Z 10 lat się spotykamy już tutaj? No, nie. Bo ja tylko, jak mój mąż umarł, to 5 ja lat chyba. Ja bardzo przeżywam i ja nie chcę. Ja nie, proszę. Nie jestem gotowa. Wiesz, ale to są, tak, to są takie rzeczy, które po prostu nas bardzo dotykają, nie? I moje dzieciństwo było bardzo smutne i tego... Każdego dzieciństwo było smutne, bo tak rodzice traciło się i brata ja straciła, i siostrę straciła. 20 lat jak ten Żagiel był samotny, jak to mówił, dopiero w 60 roku odnalazłem swoją rodzinę. W 60 roku odnalazłem swoją rodzinę i wtedy moje życie się zmieniło. I gdzie odnalazłeś? W Polsce czy tutaj? Tutaj. Ciotki przyjechałam. Dwie ciotki miała. Który... Wywieziona była do Rosji, do angielska. Ale tak, dobrze znalazłaś, to takie połączenie dużo przez dało? Przez Czerwony Krzyż na Polsce. Czerwony Krzyż. I teraz jest co? I utrzymywaliście kontakt, tak? Spotkaliście się w tym? Nie, żadnego kontaktu nie miałam. No i wyszłam za mąż tutaj w 60 roku. W Anglii? Bardzo dobrego męża miał. Troje dzieci i nic. To super. Dobrze mieć dobrego męża. Ale nie? Teraz jak człowiek samotny jest. No daje sobie radę. Ale ja widzę po tobie, wiesz co, że dużo ci daje na przykład taki śpiew. Ty jesteś taka silna kobieta, że dajesz sobie radę z trudnymi sytuacjami, ufając Bogu, jak śpiewając nad swoim życiem. Nie? Nauczyłam się śpiewać w Rosji o Stalinie tylko. To o Stalinie? O Stalinie? O Stalinie tylko, że był mój ojciec. Jak on umarł, to płakałam. Taka propaganda, jak to mówię, że on taki był mordercą. No, ale potem nauczyłaś się, wiesz, po prostu jak gdyby być uwolniona od tego, nie? No, ty w Rosji też mieszkałaś trochę, czy nie? 6 lat byłam w domu dziecka, tak? 6 lat właśnie. Tak? A twoi rodzice też na wojnie zginęli? Moje rodzice... A dlaczego się mówi dom co? Dziecka, a niektórzy mówią sierociniec? To tak, ale to jest dom to dziecka. To jest dom dziecka. To różnica? Nie ma dom dziecka to jest. Ale miałaś dobrych opiekunów? Bo w Polsce tak nazywali, tak? Dobrych opiekunów miałaś? No jak to cudzy ludzie, jak no właśnie, to nie ma z nim serce, nie, żadne miłości, żadne uczucia. Człowiek nie zaznał. No tak, to ciężko. I potem człowiek musi dochodzić do tego, jak gdyby pewne rzeczy, takie jak gdyby się zablokowały, musi odblokować, nie? Ale jak miałaś dobrego męża, to potem wszystko zostało takie uleczone, to moje takie życie odmieniło się. Ja nigdy nie myślałam, że ja wyjdę za mąż, że rodziców, że ciotki ty odnajdę. Tak. Ale Bóg cię pobłogosławił, Maria, nie? No. I teraz, a dzieci twoje są gdzie? Tu w Anglii są dzieci. Aha. I mają dobre życie, lepsze życie niż pewnie, niż tą cenę, którą ty zapłaciłaś wcześniej, nie? Bo nie mają wojen. No, ale one nie rozumieją, jak to mówią. Miały troje dzieci. Nie rozumieją tego. Tak, bo jeżeli człowiek nie przechodzi przez pewne rzeczy, to nie rozumie, prawda? To są takie rzeczy, że ciężko zrozumieć. Ale to, wiesz, to wasze doświadczenie, co mówiła Litka wcześniej na programie, teraz Maria mówi, to są rzeczy, które bardzo ważne są i musimy to docenić jako następne pokolenie, bo my tu przyjechaliśmy, nie że same granice nam się otworzyły. Ja przyjechałam, wiesz co, w 91 roku i na wizę musiałam mieć kupę pieniędzy na koncie, pokazać, że po prostu musiałam pożyczyć.
żeby tu przyjechać. I to było ciężko. Nie mogłam pracować legalnie, musiałam za kursy płacić. W ogóle wszystkie pieniądze to na kursy, nawet mi na jedzenie nie starczało. Ale ja widzę, że po prostu to już było dla mnie łatwiej niż dla was. A teraz co nowe pokolenia mają, to mają jeszcze łatwiej. Dlatego robimy takie programy, żeby zachęcić No, was do teraz to tego, że jak tu bardzo, mieszkacie, cóż. szczególnie w Wielkiej Brytanii, bo to też ludzie w Polsce oglądają, ale w Polsce tak samo, żeby korzystać z życia, żeby po prostu nie zamykać się, tylko brać życie do przodu, bo my nie musimy po prostu cierpieć i naprawiać to, co będzie nam zrujnowane, tylko teraz, jak już jest spokój, żebyśmy mogli dalej budować. Czyli jak macie klasę angielskiego, chcecie się uczyć jakichś kursów swoich, tak jak Lidka mówiła wcześniej, że jest krawcową, nie wiem, Maria, to pewnie mąż cię wychował, miałeś dobrego męża, to cię opiekował tobą, No, w nie? Polsce jechałam. Ona była do gospodynią domową. Śpiewała, tak, no właśnie. Śpiewałam i zawsze mój faworyt to było śpiewał. Ja całe życie tylko kochałam Tak, śpiew. śpiew. Jaką twoją piosenką ulubioną jest? Dużo jest, jak to mówię. I śpiew to buduje, nie? Podnosi. Ty o matce miałaś taką Dzięki, piękną piosenkę, dzięki, pamiętam, kiedy śpiewałaś dzięki. nam. Pamiętasz te A słowa? już teraz. Teraz już nie w głowie mam za dużo problemów. Problemy, wiesz, to Bóg ulecza. To jest tak, że śpiew, ja widzę, że ty śpiewasz, taka radosna się stajesz, uśmiechasz się od ucha do ucha. Nie? No. Całe życie ja kochałam śpiew. Tak. Może byś zaśpiewała w ogóle coś, jakieś Nie. kilka. No. Takie o matce. Co to było o matce, to ja pamiętam. Taka Tak, piosenka o matce. ona Nie wiem, to czy... lubi te o matce Nie pamiętam śpiewać. tych słów dokładnie. Ty miałaś zawsze taki słownik ze sobą przynosiła. Śpiewnik, znaczy. Na grupę do nas. Ja nie czuję się żadnego. No, to jest czasami kwestia. I wiesz co, twoje piosenki bardzo budują ludzi, bo ty jak śpiewasz, bo Maria coś śpiewa czasami w ogóle, my mamy takie spotkanie grupowe co wtorek i śpiewamy sobie piosenki. I Maria po prostu czasami solo, jak ona zaśpiewa, to ma taki piękny głos, że niesamowite. Także miejmy nadzieję, że po prostu, że udaje się zaśpiewać coś dla nas, bo to jednak jest takie bardzo budujące, a śpiew bardzo buduje. Także czasami jak czujesz się nisko w życiu, to ważne jest pośpiewać sobie, nie? Myślisz? To buduje, no, no. Także dzięki w ogóle, że jesteś takim dobrym przykładem dla nas. Wiesz, dużo przeszłaś, zapłaciłaś ceny, ale chcemy, żeby nowe pokolenie nie płaciło tyle ceny, nie? Syna straciła, męża Żeby. straciła. No, ale wiesz, ale mamy w dalszym ciągu dzieci. Masz to dwójkę dzieci teraz? Jeszcze? Dwie córki i wnuczkę, tak. Dwie córki i wnuczkę. Spotykasz się z nimi? No tak. Tak, no. Zwiedzamy się. Odwiedzacie się, no to dobrze. No, ja bym to nie chciała. tak często, jak człowiek chce, żeby przychodzili, ale swoje mają robotę zawsze, no, jak dzieci ma, czy tego, Tak. jakieś prace. A Maria, mogłaś powiedzieć, jaki w twoim życiu był najlepszy czas, najlepszy rok, najlepszy moment w twoim życiu? To było co? To właśnie jak przyjechałam po 20 latach rozłączu, jak się spotkałam, jak tu koło Szkocji moje ciotki, no i jak wyszłam za mąż, później dziecko, rodzina. I miałam opiekuna. Tak, tak, to było najważniejsze. Tak. I to pamiętasz, takie rzeczy cię budują, nie? Czy pamięta takie właśnie takie rzeczy, gdzie jedność jest i miłość jest, to potem cię wspierają na inne czasy, prawda? No. Także Maria w ogóle to ma takie piękne serce, które jak gdyby sieje na nowe pokolenie, także jej łzy oczyszczają nowe pokolenie i chce, żebyśmy powstawali. Także dziękuję ci bardzo w ogóle, Maria, za... To twoje piękne serce, które po prostu jest, będzie teraz dobrze następnego pokolenia. Twoje córki będą miały dobre życie, bo ty zapłaciłaś cenę. One nie zrozumieją. Ale wiesz co, rozumieją to duchowo, rozumieją to po prostu, wiesz, relacje, widzą to, może... Widzą, wiesz, to jest czasami ciężko to wytłumaczyć, prawda? Bo jeżeli człowiek przez to nie doświadczył, to jemu jest ciężko wytłumaczyć, ale dziękuję ci bardzo za podzielenie się swoim sercem. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Cześć, Maria. Dziękujemy.